Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Proszę Matką Bożą Fatimską o pomoc o rozwiązaniu trudnej sprawy Magdaleny, Twoja czcicielka. Matko Boża Fatimska, proszę o pomyślne zaliczenie przedmiotów na studiach dla syna Kacpra oraz o stałą umowę w pracy, Twoja czcicielka Magda. Proszę Matkę Bożą Fatimską o płynność mowy Oliwierka i potrzebne łaski Boże dla całej rodziny wnuka, Twoja czcicielka. Za wstawiennictwem świętego Józefa proszę Matkę Bożą Fatimską o zdrowie, dary Ducha Świętego dla dzieci, wnuków i całej rodziny. Sakrament Chrztu Świętego dla dziecka Marty, Twoja czcicielka. Matko Boża Fatimska, dziękuję Ci za wszystkie łaski otrzymane za Twoim wstawiennictwem. Proszę Cię o opiekę, opiekuj się dalej moją rodziną. Wypraszaj zdrowie i potrzebne łaski. Polecam Ci szczególnie mojego studiującego wnuka, aby mógł zaliczać wszystkie egzaminy. Wyproś łaskę poprawy stosunków rodzinnych między moją córką i synem. Uzdrów mojego męża z choroby alkoholowej, Twoja czcicielka. Kochana mamusiu Fatimska, wszyscy Ciebie o coś proszą albo za coś dziękują, a ja dziękuję Tobie za to, że jesteś. Kochana Matulu, proszę o rozwiązanie problemów zawodowych. Mojej koleżanki Magdaleny z całego serca dziękuję. Kochana Mateczko, proszę o opiekę nad Kacprem podczas egzaminów poprawkowych. Kochana Matko Boża, proszę o zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla moich córek i męża Elżbieta. Matko Boża Fatimska, proszę o łaskę zdrowia i Twoją opiekę nad moimi dziećmi i wnukami. Miej w opiece moją córkę podczas operacji. Dziękuję za zdane egzaminy przez wnuków. Kochana Mateńko Fatimska, Twojej opiece powierzamy Franciszka i lekarzy, którzy go operowali. Dziękujemy za szczęśliwy przebieg operacji serca. Dziękuję rodzina. O łaskę zgody, miłości i trzeźwości w naszych rodzinach, wybaczenia z miłości do Boga, prosimy Cię, Matko z Fatimy. Mateńko Boża Fatimska, prosimy pokornie o łaskę uwolnienia księdza Michała i opiekę. Mateńko Fatimska, z serca proszę o łaskę zdrowia i inne potrzebne łaski dla mnie i całej mojej rodziny. Dziękuję za Twą opiekę, obecność w moim życiu, Twoja czcicielka. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
błogosławionaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. O Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Zbawicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale w wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Matko Boża z Fatimy, Maryjo Królowo Polski, Święty Janie Pawle II. Moi drodzy, na czele procesji będzie niesiony krzyż, przy krzyżu zapalone świece, następnie figurka Matki Bożej Fatimskiej i my wszyscy wyruszymy w procesji. Jeden raz dookoła kościoła, wrócimy do naszego kościoła i rozpoczniemy dalszą część apelu duchowego.
miłości, niech do nas biegną światła drugiego. Chociaż daleko jest do niego, nim płomień błyśnie, będzie tak blisko, że się rozłonią ciemności. Nie ma wymarzeń, nie ma słów, bo
Kochani, jutro już jest ostatni dzień naszej wspólnej drogi apelowej. Spotykamy się o godzinie 20:30. Zabieramy też ze sobą świece. Jutro będzie podsumowanie tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy, a myślę, że doświadczyliśmy ogromnej łaski Pana Boga, doświadczenia pielgrzymującego Kościoła w drodze. My też jesteśmy w tej drodze pielgrzymkowej, może nieco innej niż pieszo na Jasną Górę, ale przede wszystkim tej duchowej, która również jest bardzo, bardzo ważna. Dziękuję, moi drodzy, za dziś, wam wszystkim, za to, że tak licznie uczestniczycie w apelach. Serce moje raduje się. Dzisiaj, jak byłem u rodziców, to tata i mama mówi, to widziałem na Facebooku apele, a ja tylko mówiłem o tych apelach i mówiłem i tylko patrzyłem, dobra, 17 jadę do Płocka i przyjechałem tutaj do was, by poprowadzić. Moi drodzy, dziękuję serdecznie panu Andrzejowi, Maxowi, dziękuję szafarzowi, młodzieży naszej, dziękuję panu Waldkowi wraz z żoną za codzienny ten trud rozkładania sprzętu. Można obejrzeć na kanale YouTube i można też obejrzeć na Facebooku parafialnym, bo jest udostępniany cały apel, prawda, nasz pielgrzymkowi, także też uszanujmy pracę tych ludzi, którzy włożyli w trud w przygotowanie również wideo. Moi drodzy, jutro spotykamy się o godzinie 20:30. Utwórzmy krąg i zaśpiewajmy Cichy zapada zmrok, potem będzie Boże błogosławieństwo.
Pańskie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Szczęść Boże.